Dla nas Polaków rodzina jest najważniejsza. Niezmiennie od wielu lat wszystkie badania opinii społecznej potwierdzają to twierdzenie. Pracę domową matek, tych matek, które są nią najbardziej obciążone, bo wychowują kilkoro dzieci, co najmniej czworo dzieci, trzeba docenić i trzeba zabezpieczyć, bo przecież nierzadkie były takie sytuacje, że po wychowaniu takiej licznej rodziny kobieta na starość zostawała z pustymi rękami, rękoma, bez zabezpieczenia, bez żadnego świadczenia. Stąd propozycja rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego dla tych mam 4 plus, które albo nie wypracowały całkowicie stażu pracy, i one otrzymają prawo do minimalnego świadczenia emerytalnego, które wyniesie od 1 marca tego roku 1100 zł brutto, albo jeżeli nawet mogły podjąć pracę po tym jak odchowały dzieci, wypracowały taki staż pracy, który nie daje prawa właśnie do tej minimalnej emerytury i wtedy to świadczenie będzie miało charakter świadczenia Uzupełniającego, czyli z budżetu państwa, będą dosypane pieniądze do tej wysokości, o której przed chwileczką mówiliśmy. Warunkiem skorzystania z tego świadczenia jest przede wszystkim podjęcie inicjatywy przez stronę zainteresowaną, a więc musimy złożyć ten wniosek, ale wniosek możemy złożyć dopiero wtedy, kiedy kobieta skończy 60 lat, czyli to jest odpowiedni wiek emerytalny, bądź mężczyzna, ojciec, jeżeli skończy 65 lat. Bo pamiętajmy, że ta ustawa dotyczy też ojców, którzy w określonych sytuacjach wychowali co najmniej czworo dzieci w przypadku śmierci mamy, bądź porzucenia przez matkę dzieci, bo takie sytuacje też się zdarzały, albo była matka pozbawiona, praw rodzicielskich. Ona może poczuć, że nie tylko własna rodzina ją docenia, ale docenia państwo polskie, dla którego ta rodzina jest ważna, bo jest podstawą naszego narodowego funkcjonowania.